Koronawirus wpływa na wszystkie rodzaje gospodarki, nie oszczędza żadnej z branż. Dzisiaj, będąc na osiedlu Róży Wiatrów w Opolu Chmielowicach, zastanowimy się, jak koronawirus wpłynął konkretnie na budownictwo i sprzedaż mieszkań. Na osiedlu Róży Wiatrów widzieliśmy się równo rok temu. Jak widać, prace cały czas postępują na poszczególnych ulicach. No właśnie, jak to wygląda z perspektywy dewelopera? Jak pandemia wpływa na Wasze inwestycje? Koronawirus ma wpływ na wiele czynników, na decyzyjność klientów, na zachowanie się banków w dobie właśnie pandemii koronawirusa. Jednakże nam jako firmie Struxi udało się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości w relatywnie bardzo szybkim czasie, ponieważ już z początkiem pandemii w marcu podjęliśmy szereg różnych działań, które zapobiegały nam, jakby przeciwdziałaliśmy przeciwko koronawirusowi, co dowodem jest na to, że udało nam się skończyć ulicę Rubinową na czas, jaką żeśmy obiecali naszym klientom. No ale prace trwają również na innych ulicach. Tak, oczywiście. Jesteśmy obecnie na ulicy Rubinowej. Na tej ulicy byliśmy dokładnie rok temu, ona była w trakcie realizacji. Ta ulica została w 100% sprzedana, wszystkie lokale zostały sprzedane oraz zakończony proces inwestycyjny. Na plecach ulicy Rubinowej w tamtej części budujemy kolejną ulicę, ma nazwę ulicy Topazowej. Cała ulica praktycznie też już została wyprzedana. Zostało nam zaledwie z 40 lokali 3 dokładnie do sprzedania. Za ulicą Topazową rozpoczęliśmy równolegle również budowę ulicy Agatowej, ponieważ działamy w tym samym systemie, który w zeszłym roku żeśmy omawiali. Firma Struxi dostarcza co kwartał partię mieszkań, które chcemy oddawać naszym klientom. Także ten system mamy zachowany i w tym systemie nadal budujemy. Dlatego kończąc ulicę Rubinową, rozpoczęliśmy ulicę Topazową. Już jak mamy sprzedaną ulicę Topazową, równolegle od razu rozpoczynamy budowę ulicy Agatowej. Jak już będziemy mieli zaawansowane prace na ulicy Agatowej, będziemy rozpoczynać kolejną ulicę, która będzie miała nazwę Koralową. Czy widać zmiany w preferencji klientów, w tym o co pytają, czego potrzebują w związku chociażby właśnie z koronawirusem? Tak, oczywiście koronawirus zmienił tutaj preferencje rynku opolskiego też i ogólnopolskiego, można powiedzieć i europejskiego, ale wracając tutaj do nas, do Opola, to widzimy bardzo duże, ale to ogromne zainteresowanie mieszkaniami, które mają dostęp do ogrodu lub też mieszkaniami, które mają duże tarasy. Duże tarasy to są takie powiedzmy w okolicach co najmniej 20 metrów kwadratowych, na których można po prostu spędzić czas cały dzień, siedząc, opalając się, czy też bawiąc się z dziećmi. Ludzie tego szukają. Szukają takiego bezpiecznego azylu, czegoś takiego, co da im troszeczkę spokoju od tej takiej, tej nowej rzeczywistości, w której jesteśmy, jak maski, rękawiczki, części wspólne, garaże wspólne, windy, klatki schodowe. Teraz klienci szukają właśnie takiej domu na uboczu, azylu, w którym po prostu mogę wyjść, moje dziecko może wyjść sobie na ogródek, na ogród, na taras i po prostu nie bać się, że kogoś spotkam albo że z kimś się będę musiał mijać w części wspólnej. Dla klientów z pewnością ważne jest też to, ażeby móc sobie urządzić miejsce pod naukę zdalną bądź pracę zdalną, prawda? Tak, oczywiście. To jest kolejny element, na który nasi klienci zwracają szczególną uwagę. To przede wszystkim internet, prędkość internetu. To jest bardzo ważna kwestia, ponieważ praca zdalna wiąże się z dostępem do internetu. Również nauka zdalna wiąże się z dostępem do szybkiego internetu oraz pomieszczenie, w którym można pracować lub się uczyć. I to są właśnie również aspekty, na które nasi klienci bardzo często zwracają uwagę. Pytają nawet nas, czy jest możliwość stworzenia podczas realizacji tej inwestycji, tego mieszkania, czy też domu dla naszych klientów, dodatkowego pokoju, takiego pokoju pracy, czy też nauki. I to jest kolejny jakby taki nowy trend, o którym właśnie teraz bardzo często rozmawiamy z naszymi klientami. Nie tylko ogrody, nie tylko duże tarasy, nie tylko moja bezpieczna, prywatna przestrzeń, ale również jeszcze to dodatkowe pomieszczenie dla nauki i pracy. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, kiedyś było tak, że szukaliśmy pomieszczenia do rozrywki bądź na przykład uprawiania sportu, a dzisiaj skupiamy się jednak jako klienci na tym, żeby mieć ten kącik do nauki bądź pracy. Tak, dokładnie. Bardzo dobrze Pan zauważył. To są właśnie teraz przestrzenie, które są wykorzystywane właśnie do nauki, do pracy. Dlatego też instalacje, które montujemy w tych dodatkowych pomieszczeniach, pokojach, właśnie przygotowywane są właśnie pod właśnie te dwa czynniki, czyli nauka oraz praca. Także to jest ten kierunek.
Czy ja muszę sam zaprojektować sobie takie pomieszczenie, bądź przeprojektować już gotowe rozwiązania, czy Wy możecie mi w tym pomóc? Oczywiście my pomagamy. Wielu naszych klientów już posiada osoby, które doradzają im w wykończeniu tego mieszkania, tak zwani architekci wnętrz, i te osoby już adoptują te mieszkania, lokale dla naszych klientów, i oni już przychodzą z gotowymi pomysłami, ale też mamy grono osób, które nie posiadają takiego wsparcia zewnętrznego i my z racji doświadczenia oraz przepracowanych wielu już tych budów tutaj, wiemy, na co trzeba zwrócić uwagę, gdzie podpowiedzieć, i często nasi klienci korzystają z tej naszej pomocy. Wiemy już, jak wyglądają prace obecnie, wiemy, jakie są preferencje klientów, a jak wyglądają Wasze plany na następne lata, na kolejne miesiące? W roku 2021 będziemy sprzedawać i też budować ulicę Agatową w Chmielowicach przy ulicy Róży Wiatrów. Chcę powiedzieć, że rozpoczęliśmy sprzedaż całkiem niedawno tych lokali, właśnie w identycznej konfiguracji jak tutaj na ulicy Rubinowej, i mogę się już pochwalić, że ponad 30% mieszkań po bardzo krótkiej sprzedaży mamy już zarezerwowanych, potwierdzonych w umowach i wpłaconych zaliczkach. Równolegle również w Chmielowicach przy ulicy Goździkowej będziemy budować nasze bliźniaki premium, ponieważ w zeszłym roku rozpoczęliśmy inwestycje na ulicy Goździkowej naszych bliźniaków. Okazało się, że bardzo spodobały się te bliźniaki naszym polskim klientom i dlatego też będziemy realizować kolejny etap tej ulicy. Na ulicy Goździkowej w zeszłym roku rozpoczęliśmy budowę 14 adresów zabudowie bliźniaczej. Wszystkie zostały sprzedane, wszystkie są przypisane dla klientów. Teraz rozpoczynamy drugi etap i serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. I również w roku 2021 chcemy rozpocząć i zakończyć naszą nową inwestycję w Górkach przy ulicy Stawowej. To też jest odpowiedź na koronawirusa, czego ludzie oczekują, czego szukają. Niebawem będziemy informować o szczegółach w związku z tą inwestycją, ale mogę tylko powiedzieć, że jest bardzo, ale to bardzo przemyślana i bardzo ciekawa, w bardzo atrakcyjnych pieniądzach. A co takiego jest w bliźniakach, że cieszą się tak dużym powodzeniem? Na pewno bardzo takim dużym wyróżnikiem tych naszych domków w zabudowie bliźniaczej jest to, że mają bardzo duże ogrody. To powoduje, że ta przestrzeń prywatna, moja, do której tylko ja mogę sobie wejść, jest o wiele, wiele większa niż na naszych obecnych tutaj apartamentach. W tej nowej inwestycji nie zabraknie też różnych nowoczesnych rozwiązań. Jakich? Jednym z takich elementów, które chcemy zastosować, czy też będziemy stosować, to jest to, że będziemy we wszystkich bliźniakach przy ulicy Goździkowej montowali panele fotowoltaiczne. Również, żeby zbalansować tutaj ogrzewanie całego tego budynku, postanowiliśmy, że w całości budynku będziemy robić ogrzewanie podłogowe. Będziemy również montować instalacje pod klimatyzację, ponieważ wiemy o tym, że lata mamy bardzo gorące i ludzie bardzo często, czy też nasi klienci nas o to pytali, także to też doposażamy te nasze budynki właśnie w te instalacje. Dodatkowym aspektem jest również bezpieczeństwo naszych bliskich, dlatego też postanowiliśmy o montaż właśnie instalacji pod monitoring, tak żebyśmy z każdego miejsca w Europie, na świecie, gdziekolwiek nie będziemy mogli zobaczyć, co się dzieje w ogródku, co się dzieje w domu i czy też byśmy mogli sterować ogrzewaniem, czy też klimatyzacją w czasie, kiedy nas nie ma.